Od roku jestem posiadaczem motocykla Royal Enfield i muszę przyznać, że ta maszyna bardzo przypadła mi do gustu. Stałem się fanem tej najstarszej światowej motocyklowej marki i wiem, że wielu z Was również podziela moją pasję. W końcu mamy XXI wiek, więc wszyscy zakładają fora i facebookowe profile, aby móc dzielić się swoimi doświadczeniami i wspólnie cieszyć się tym, co nas fascynuje. Ale wiecie co? Nic nie zastąpi osobistego kontaktu. Dlatego, gdy dowiedziałem się o spotkaniu kilkunastu entuzjastów Royal Enfielda w Świętokrzyskim pod Kielcami, wiedziałem, że ta okazja jest nie do przegapienia. Tam będziemy mieli możliwość spotkać się twarzą w twarz, podzielić się naszymi historiami i oczywiście razem pojeździć po okolicach. Wyobraźcie sobie tę atmosferę, dźwięk silników, widok klasyków i poczucie wolności. Przy okazji sami w grupie odwiedzę kilka niesamowitych miejsc. Hitlerowski poligon rakietowy Blizna, w którym z dala od zasięgu alianckich bombowców prowadzono pracę nad Wunderwaffe. Będzie trochę ognia w zabytkowym zakładzie hutniczym, w którym produkowano m.in. kosy bojowe, a nawet broń rakietową. Oprócz tego zamierzam odwiedzić dom, w którym król Jan III Sobieski i Marysieńka ukryli skarby. No i na koniec chcę także zanurzyć się w sielance chłopskich zagród Rzeszowszczyzny. Pragnę odkryć urok tej okolicy, poznać kulturę oraz poczuć ducha wsi. Czy jesteście gotowi na tę przygodę? Jeśli tak, ruszajmy w drogę razem i razem odkrywajmy piękno Polski. Słońce delikatnie grzeje, gdy przemierzam malownicze drogi w kierunku Rzeszowa. Moja trasa nie należy do najszybszych, ale jest pełna uroku i widoków. Na moim motocyklu typu Naked bez owiewek i zbędnych dodatków nie ma miejsca na monotonię autostrady. Jadę zwolna, zostawiam za sobą wsie i miasteczka, a moje oczy napotykają co różna pola, na których kwitnie żółty rzepak. Czuję go nawet w powietrzu. Jazda wśród takiej sielskiej scenerii daje spokój i poczucie wolności. Mój wierny Royal Enfield nie jest żadnym ścigaczem czy szlifierką, ale jego mniejsza moc i charakter rodem z minionej epoki nadają mu wyjątkowego uroku. Trafiam na zamknięty szlaban przejazdu kolejowego. Czekam, aż przejedzie podmiejski pociąg, a następnie długi towarowy. Zastanawiam się, co on tam w sobie przewozi. Czy to wagony pełne zboża ze wschodu, czy może coś zupełnie innego? Podążając na północny zachód, mijam piękne miasto Łańcut, choć nieco omijam sam Rzeszów. W okolicy lotniska w Jasionce trafiam na spokojne niebo bez ciężkich transportowych samolotów NATO czy choćby pasażerskich maszyn. Ruch jak na lotnisku w Radomiu. Wiele lat temu razem z rodziną odwiedziliśmy Peenemünde w Niemczech. To miejsce znajduje się zaledwie 50 km na północ od Świnoujścia na wyspie Uznam. Peenemünde było niemieckim ośrodkiem badawczym, gdzie konstruowano rakiety V1 i V2. Hitler wierzył, że będą one cudowną bronią. Pracę nad tym projektem prowadził utalentowany naukowiec, późniejszy pionier amerykańskiego programu kosmicznego, Werner von Braun. Należy jednak wspomnieć, że wcześniej był on członkiem partii nazistowskiej i oficerem SS. Wiosną 1943 roku polski wywiad Armii Krajowej uzyskał dokładne informacje na temat Peenemünde i ich tajemniczej broni zwanej jako Wunderwaffe.
To pozwoliło brytyjskiemu lotnictwu w połowie sierpnia przeprowadzić skuteczny nalot na cały kompleks, zmuszając Niemców do przeniesienia badań w miejsca, które były poza zasięgiem alianckich bombowców. Wybór padł na wieś Blizna. Już w listopadzie naziści zaczęli przeprowadzać próbne strzelania z tej niesamowitej jak na tamte czasy broni. Dziś jesteśmy już przyzwyczajeni do informacji o moskiewskich ostrzałach Kijowa przy użyciu podobnych rakiet lub świadkami TV show z udziałem zabłąkanej w naszych lasach rakiety. W mediach można było trafić na nagłówki typu koń, który znalazł rakietę w lesie, nowym ministrem obrony narodowej. Ale wracając do historii. Nasz polski wywiad AK nie próżnował. W kolejnych miesiącach polscy wojskowi, leśnicy, kolejarze, rolnicy i robotnicy ryzykowali życie, zbierając informacje i części rakiet na poligonie Pustków-Blizna, na szlakach komunikacyjnych i w miejscach, gdzie lądowały rakiety V-2. Informacje z lokalnych siatek wywiadowczych tworzyły podstawę raportów, które sporządzał porucznik Mieczysław Wałęga, pseudonim Jur. Razem z odpisami ściśle tajnych dokumentów niemieckich, te raporty były wysyłane przez komendę główną AK do Londynu. W maju 1944 roku jedna z rakiet V-2 spadła w regionie Sarnak nieopodal Siedlec. Dzięki wysiłkowi żołnierzy AK i konspiracyjnych naukowców udało się ją zbadać. W lipcu tego samego roku najważniejsze części tej rakiety wraz z dokumentacją techniczną zostały przetransportowane do Londynu. Warto zaznaczyć, że wszystko to miało miejsce jeszcze przed rozpoczęciem bombardowań Londynu przez tą niemiecką broń. W lipcu 1944 w ramach akcji Burza oddział partyzancki na krótko opanował poligon w Bliźnie tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Niestety po zajęciu Polski przez Sowietów wielu wybitnych oficerów i podoficerów, żołnierzy AK, którzy przyczynili się do walki z niemiecką bronią odwetową, zostało zapomnianych przez zachodnich sojuszników. Trafili oni do komunistycznych więzień UB w Polsce i łagrów w ZSRR. Wielu z nich straciło zdrowie i życie, a tylko nieliczni zdołali przedostać się na zachód, decydując się na przymusową emigrację. To tylko krótka opowieść o niezwykłej roli, jaką odegrała Polska Armia Krajowa w odnajdywaniu i przekazywaniu informacji dotyczących niemieckiej broni rakietowej. Te wydarzenia są często pomijane lub zapomniane, ale niepowtarzalny wkład Polaków w walkę z nazistami zasługuje na pamięć i szacunek. W parku historycznym Blizna oprócz poniemieckich artefaktów można podziwiać także przedmioty związane z okresem powojennym oraz czasami PRL-u. Pośród nich można wejść do słynnego dwupłatowca AN-2, znanego jako Antek, a nawet zasiąść za jego sterami. Samolot spory, a pilot mojego wzrostu miałby niewygodnie. W pobliżu rakiety V-1 znajduje się polska kuchnia polowa, a tuż przy bramie stoi transporter opancerzony oraz Star 660 z radiostacją R-140, który należał lub nadal należy do Dębickiego Klubu Łączności PZK SP8 KKM. Sam będąc krótkofalowcem zwróciłem uwagę na ten pojazd jako pierwszy. Ciekaw jestem, czy jeszcze jest na chodzie. Nieopodal alejki można znaleźć różnej wielkości bomby lotnicze, a nawet fragmenty rakiet z radzieckiej Katiuszy. Miłośnicy historii militariów mają tu wiele do zobaczenia. Repliki rakiet V-1 i V-2 w parku historycznym Blizna to zaledwie początek podróży w głąb fascynującej historii. Kiedy wkroczymy w otaczające park lasy, odkryjemy więcej niż tylko repliki. Tam czekają na nas prawdziwe artefakty przeszłości. Wędrując w okolicznym lesie, nasze kroki prowadzą nas do pozostałości wyrzutni rakiet V-1, a dalej do betonowych płyt startowych V-2, a w jeszcze innym miejscu do pozostałości po hali montażowej. Wszystkie te miejsca były świadkami odważnych prób technologicznych nad cudowną bronią Hitlera. Te monumenty z przeszłości przypominają nam o strasznej, krwawej wojnie, która zmieniła świat.
Teraz jadę prosto na zachód. W tym odcinku sporo będzie o wszelakiej technice. Pomnik z samolotem rzuca się w oczy z daleka. Znów dobry moment, aby się zatrzymać. W Radomyślu Wielkim, to jeszcze nadal podkarpackie, w samym centrum, czyli w rynku, stawiono pomnik z polskim samolotem szkolno-treningowym PZL M2. W Mielcu zbudowano 3 prototypy, a ten drugi stanął właśnie tutaj. Oblatano go 65 lat temu, a wygląda naprawdę nieźle. Tego miasteczka nie mogłem pominąć, a nawet nadłożyłem trochę drogi. Moją pierwszą książką drogi, którą przeczytałem, były przygody Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego. W zasadzie był to komiks z rysunkami Mariana Walentynowicza, a tych przygód było ze 120. To powieść, o której słyszał każdy Polak, a przynajmniej taki w moim wieku. Koziołek wyrusza do miasteczka Pacanów, w którym rzekomo podkuwa się kozy. Zdanie błąkał się po całym świecie, najwyraźniej zrobiło na mnie spore wrażenie. W krainie sadów i słodkich śliwek, gdzie zielenią się pola i pachną kwiaty, góruje nad okolicą urokliwe miasteczko, które tytułuje się Śliwkową Stolicą. Przy okazji odcinka o Świętokrzyskim opowiadam o tej malowniczej okolicy, gdzie sady rozciągają się po horyzont jak kolorowe dywany. Szydłów, takie jest imię tego wyjątkowego miasta, wyróżnia się spośród innych jak klejnot. Jego murami, wzniesionymi jeszcze w średniowieczu, otoczony jest jak słynne Carcassonne. Zbudowane z lokalnego wapienia te XIV-wieczne mury mierzyły ponad kilometr długości, a ich szerokość imponująco sięgała prawie 2 metrów. Prawdziwym skarbem Szydłowa jest jednak Zamek Królewski, którego korzenie sięgają czasów Władysława Jagieły. To kamienne zamczysko gościło samego króla aż 17 razy. Nie tylko zamek przyciąga uwagę, bo w Szydłowie jest miejsce dla sztuki i kultury. Przed 2 laty podczas pleneru rzeźbiarskiego powstał monumentalny światowid, który dumnie stoi i przypomina mieszkańcom o ich słowiańskich korzeniach. Świętokrzyskie drogi nie są tak pokręcone jak te w moich okolicach, ale miejsc z widokami charakterystycznych krajobrazów nie brakuje. Gdy wskaźnik paliwa spada do minimum, trzeba sobie przerwać rozmyślania nad pięknem okolic i coś do baku chlapnąć. Dla mnie oczywiście, dla pokrzepienia, kawa z mlekiem na szybko. W pobliżu Świętokrzyskiego Parku Narodowego nad małym zalewem Wilkowie z kilku ościennych województw i jeszcze dalszych ściągnęła grupa pasjonatów najstarszej nieprzerwanie produkowanej motocyklowej marki Royal Enfield oraz kilku dodatkowych motocykli od amerykańskiego Harleya do radzieckiej M-ki. Widok, który cieszy oko, to czarny błyszczący lakier, chromy i złote akcenty. Była też gwiezdna czerwień, czyli Stellar Red, przynajmniej według mnie, oraz metaliczna szarość mojej maszyny. Posłuchajcie krótko o historii tej wyjątkowej firmy. Ponad 130 lat temu w urokliwym miasteczku Redditch w Anglii narodziła się Enfield Cycle Company. Początkowo specjalizowano się w produkcji broni palnej, rowerów, kosiarek oraz maszyn i silników rolniczych.
Lata mijały, a marka Enfield stale się rozwijała i doskonaliła swoje produkty. Jednak przełomowym momentem w historii firmy było zdobycie tytułu Royal w 1893 roku. To wydarzenie przyniosło firmie nie tyle zaszczytny tytuł, ale umocniło jej pozycję jako dostawcy motocykli dla brytyjskiej armii. Później Enfield miał również dostarczać motocykle dla armii carskiej Rosji. Ich renoma rosła, motocykle Royal Enfield podbijały serca motocyklistów na całym świecie. Niezawodność, wytrzymałość i niepowtarzalny charakter tych motocykli przekonały nawet najbardziej wymagających entuzjastów dwóch kółek. Wędrując po drogach, przemierzając pustynie i góry, Royal Enfield stawał się symbolem wolności i przygody. Podczas II wojny światowej firma wprowadziła na rynek motocykl o nazwie Latająca Pchła z silnikiem o pojemności 125, stworzony specjalnie dla spadochroniarzy. W 1956 pod marką Enfield w Indiach zaczęto składanie motocykli z części wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii. To już mi się zaślizgiwał spod nóżka, nie? W 1995 indyjskie przedsiębiorstwo Royal Enfield Motors nabyło prawa do używania znaku towarowego Royal Enfield. To było przełomowe dla tej marki, która zdobyła nową popularność. Indyjska armia wyposażyła się w tysiące tych motocykli, a dla wielu hinduskich mężczyzn stały się one obiektem pożądania. Piękny, klasyczny wygląd motocykli Royal Enfield zdobył serca fanów na całym świecie, włączając w to również Polskę. Wystarczyła mi tylko półgodzinna jazda na pokazie rok temu, aby zakochać się w tych stalowych maszynach, które przypominały mi czasy mojego dzieciństwa. To niezwykłe połączenie historii, stylu i pasji sprawia, że motocykle Royal Enfield są wyjątkowe i niezapomniane. Co robią faceci na takim zlocie jak Royalisko? Grillują mięsiwo i pieczarki, popijając kraftowe i bezalkoholowe, rozmawiają o tym, co i gdzie da się naprawić, oglądają w telefonach wspomniane obiekty pożądania. Jako młody Enfieldowiec, Royalowiec, słuchałem, czerpiąc wszystkie informacje, dużymi garściami. Moje motocyklowe wypady, najczęściej to wypady solowe. Nie lubię tego słowa, ale lepsze nie przychodzi mi do głowy. Nie lubię nazywać ich samotnymi, bo takie nie są. Samotność to stan, w którym można iść na biegun, a nie podróżować po Europie na dwóch kółkach. Kiedy byłem mniejszym chłopcem i patrzyłem na duże grupy facetów w czarnych kurtkach na czarnych motocyklach, marzyłem, aby dołączyć do takiego gangu. I tak właśnie się stało. Teraz jako Enfieldowcy jadę w szyku, z przepisową prędkością, rzecz jasna. Dajemy się wyprzedzać i wyglądamy nieźle. Bo od czasu do czasu ktoś za nami się obejrzy. Przeważnie są to jednak dzieciaki i faceci. No cóż. Miał być o technice, więc niech dalej tak będzie. Razem z całym zespołem, gangiem, wjechaliśmy do dawnej fabryki żelaza w Maleńcu w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Miejsce to składa się ze zespołu fabrycznych budynków, dawnej walcowni i gwoździarni. O tej fabryce można by opowiedzieć cały film, ponieważ jej historia na przestrzeni lat była niezwykle barwna i ciekawa. Dobrze wybrać się większą grupą, bo świetni przewodnicy postarali się o to, aby nie zabrakło nam wrażeń. W naszej ekipie byli mechanicy i entuzjaści techniki, więc konkretnych pytań nie brakowało. Oh, yeah.
W ruch poszło wielkie koło wodne napędzające olbrzymie koła i przekładnie zębate. Jedno z wielkich kół zamachowych napędzające walcarnie i gwoździarnie dawni robotnicy nazywali szaleńcem. Rozpalono ogień, a my podziwialiśmy, jak szybko i sprawnie można wykuć podkowę lub odlać parę cynowych żołnierzyków. Powadła, lub przewadnie służył do wyginania. Zaraz jeszcze jedno. Takie rzeczy zawsze robią duże wrażenie na dużych chłopcach. W okresie powstań narodowych staropolskie zakłady hutnicze były zaangażowane w produkcję broni i wyposażenia dla walczących oddziałów powstańczych. W czasie powstania styczniowego w miejscowych fabrykach i zakładach produkowano piki bojowe, kosy, a także odlewano żelazne armaty i naprawiano broń palną. Dopiero tutaj zdałem sobie sprawę, że te kosy nie były jedynie zwykłymi narzędziami rolniczymi w wersji na sztorc, ale była to groźna broń wyposażona w różne haki i iglice. Co ciekawe i niezwykłe, powstańcy styczniowi mieli także swoją broń rakietową, którą możemy tu również zobaczyć. Ile jeszcze takich miejsc skrywa się przed nami, nie wiem. Wiem tylko, że trzeba podróżować, kiedy można. W drogę. Jedziemy dalej. W swojej ekipie mieliśmy wielu fachowców z różnych dziedzin, w tym Kubę, który wie chyba wszystko o kolejnictwie, prowadząc zresztą tematyczny kanał Po kolei z Kuleckim. Można powiedzieć, że przywiódł nas do Zagańska dla pewnego małego wąskotorowego parowozu. Lokomotywa parowa LAS powstała w latach 40. w fabryce lokomotyw imieniem Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie na bazie parowozu Ryś konstrukcji niemieckiej. Ile jest w tym naszej myśli technicznej? Tego nie pamiętam. Jak sama nazwa wskazuje, używały go głównie lasy do zwożenia drewna i innych towarów. Kilkadziesiąt egzemplarzy trafiło do Rumunii, Bułgarii, Albanii, a nawet do Chin. Przejechaliśmy obok tego potężnego dębu w drodze do lokomotywy. Byłem tu dawno temu, ale szczerze mówiąc nie pamiętam już kiedy. Zostawiłem na chwilę grupę swoich royalistów, aby wrócić do tego historycznego miejsca. Dąb Bartek, jeden z najstarszych dębów w Polsce, z pewnością przez wieki wzbudzał zachwyt. Przed wojną szacowano jego wiek na niesamowite 1200 lat, ale współczesne badania znacznie go odmłodziły, określając na 685 lat. W wyniku pożaru pobliskich zabudowań, który wybuchł tu 120 lat temu, nasz Bartek doznał sporych obrażeń. Drzewo zostało wzmocnione betonem, a później zabezpieczone żywicą. Z zewnątrz było to trudno zauważyć, gdyż starano się zamaskować i zachować jego naturalny wygląd. Dzisiaj przypomina weterana wojennego, który opiera się na wielu metalowych kulach i podtrzymywany jest stalowymi linami. Taki drewniano-metalowy pająk. Patrząc na rysunek Wojciecha Gersona sprzed 150 lat, można dostrzec piękno i dostojność naszego dębu. Jednak teraz wielu ludzi zastanawia się, czy nie powinniśmy pozwolić mu zestarzeć się naturalnie, dać mu odejść. Czasem musimy zdać sobie sprawę, że wszystko ma swój początek i koniec. Choć nasz Bartek wygląda inaczej niż dawniej, to wciąż emanuje historią i potęgą. Wszystko co dobre się kończy, więc czas żegnać się z royalistkiem, ale powoli.
Na koniec oficjalny przedstawiciel Royal Enfield na Polskę zrobił nam miłą niespodziankę. Mogliśmy przetestować dwa najnowsze modele tej firmy. Dwucylindrowy Super Meteor o pojemności 650 stylem nawiązujący bardziej do Harley'a niż do swojej przeszłości oraz stylowe miejskie retro, czyli Royal Enfield Hunter 350. Większy brat, czyli Super Meteor, zaprojektowany jest jak dla mnie. Duży facet z długimi nogami czuje się w nim jak w dobrym fotelu kinowym, w dodatku na filmie 3D lub więcej. Zanim wyruszę na Podkarpacie, chciałem sprawdzić tak na przyszłość, skąd wychodzi się na górę Łysice. Mam zamiar kiedyś wrócić tu ze swoją radiostacją. Trzeba zdobywać kolejne góry. Jestem w Kakoninie i przy okazji mogę rzucić okiem na oryginalną świętokrzyską chatę. Obok jest czyjeś gospodarstwo, a obok niego równie oryginalny świętokrzyski wychodek. Nazywano go Słowojką na cześć Felicjana Słowoja Składowskiego, który w latach międzywojennych był inicjatorem akcji poprawy zdrowotności i świadomości higienicznej polskiego chłopstwa. Śliwkowe sady w Świętokrzyskim to miejsce, które może przenieść w inny wymiar. Musiałem zatrzymać się na krótki relaks. Przyjechać w czasie kwitnienia tych owocowych drzew to byłoby coś. Prawdziwe łaskotanie zmysłów. Tak myślę. Ciekaw jestem, czy przypominają wtedy japońskie sakury. Mamy w Polsce tyle wspaniałych miejsc z bogactwem krajobrazów i pełnych naturalnego piękna. O tym miasteczku położonym nad rzeczką Nil opowiadałem w którymś z wcześniejszych odcinków. Zaglądam tu za każdym razem, gdy jestem w tej okolicy. Spędzałem tu na wakacjach, feriach i przy okazji wspaniały czas. Dziadkowie trafili do Kolbuszowej ze wschodu jako repatrianci. Zbudowali dom, a dziadek wieczorami z łezką wokół opowiadał o Nowogródku, Jeremiczach, o Niemnie. O tym, jak 12 lat spędził w gułagu na Syberii. Miasto nad Nilem musi mieć swoje krokodyle, a wiem, że są przynajmniej 3. Znajduję się w magicznym miejscu, które przenosi mnie w głąb historii tego regionu. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest prawdziwym skarbem, gdzie każdy krok ukazuje bogactwo drewnianego budownictwa tych ziem. Tutaj zaledwie na wyciągnięcie ręki odkrywam domy lasowiaków, kultury rzeszowskiej, malutki, całkiem spory kościółek, stary młyn, dworek i urokliwe zagrody z pełnym inwentarzem wiejskim. W tak słoneczny dzień jak dzisiaj czas spędzony tutaj jest po prostu fantastyczny. Mogę zgłębiać tajemnice dawnego budownictwa i doświadczać sielankowego klimatu wiejskiego, którego nie uświadczymy już w dzisiejszych czasach, no może tylko jeszcze na Podlasiu. Na powierzchni prawie 30 hektarów rozpościera się niezwykłe spektrum niemal 80 obiektów architektury wiejskiej. Dzieciaki uwielbiają to miejsce, gdzie zwierzęta swobodnie przemieszczają się pomiędzy domami, tak jak kiedyś. Kaczki, kury, kozy i urocze owieczki. Tutaj również spotkamy budynki związane z dawnym przemysłem wiejskim. Młyny wodne, malownicze wiatraki, kuźnie, a nawet duży budynek remizy strażackiej, szkołę i tradycyjną karczmę.
Właśnie tutaj można przenieść się w czasie. Wszystkie te budynki, stodoły i gospodarstwa wydają się takie autentyczne. Pola są zaorane i widzę, że zostały obsiane zbożem, chociaż fachowcem nie jestem. Moja ciekawość podpowiada mi, że może warto tu zawitać jeszcze pod koniec lata, aby podziwiać zbiory i uchwycić ostatnie momenty pełnej bujnej zieleni. W skansenie znajdują się również urokliwe zakątki, gdzie można zatrzymać się na chwilę, usiąść na ławeczce pod starą chatą. Nie ma potrzeby się tutaj śpieszyć. Tempo życia automatycznie dostosowuje się do tego otoczenia pełnego spokoju i harmonii. Młyn wodny z Żołyni, choć ma już prawie 130 lat, wciąż pracuje, wydając niesamowite dźwięki. To prawdziwy przykład rzemiosła sprzed lat, które przetrwało próbę czasu. Słuchając tych dźwięków, wyobrażam sobie, jak wiele opowieści i historii kryje w sobie ten stary młyn. Podczas pobytu w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej można przenieść się w magiczny świat minionych czasów. To miejsce, które ukazuje nam nie tylko architekturę i życie wiejskie sprzed lat, ale również wprowadza nas w sielski klimat i pozwala odkryć tajemnice przeszłości. To prawdziwy skarb dla miłośników historii i tych, którzy pragną oderwać się od pędu współczesnego życia i zanurzyć się w spokojnym rytmie minionych dni. Szanowny panie władzo, to nie było małe jasne, tylko boczny wiatr. Dziękuję za wspólną podróż po Świętokrzyskim i Podkarpaciu. Nie liczyłem ilości kilometrów, bo było fajnie. Znów byłem w nowych miejscach i miałem okazję spędzić 2 dni w doborowym towarzystwie miłośników spod marki Royal Enfield. Jeśli to oglądacie, panowie, to bardzo pozdrawiam i za wszystko dziękuję. Wszystkim wiernym widzom i tym nowym dziękuję za wytrwałość. Trochę się rozgadałem. Jak zwykle czekam na wasze komentarze oraz wsparcie kciukiem i subskrypcją. Dzięki wam mam siłę na montaż tego wszystkiego. Miło mi, że zaglądacie do mnie tak często, a gdy czytam i słyszę, że korzystacie z moich podpowiedzi, mam ochotę na kolejne podróże. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Grzegorz.